Hej, witam serdecznie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z najnowszym filmikiem na temat dekoracji świątecznych. Chciałabym Wam pokazać, jak udekorowałam komodę w jadalni. I może zacznijmy od pierwszej figurki, pierwszej dekoracji. Jest to taki właśnie oto bałwan i powiem Wam, że on jest na takich wysokich nóżkach. Nawet powiem Wam, że nawet spory, jeżeli zobaczycie, jaka jest komoda, a jak jest po prostu bałwan. I kupiłam go w Tesco, kosztował 60 zł, także jeżeli na taką fajną rzecz, to myślę, że niedużo. Mam jeszcze takiego Mikołaja, ale Mikołaja pokażę w innym filmiku, bo on będzie stał sobie w innym miejscu. Kolejną dekoracją świąteczną jest przepiękny Mikołaj i kupiony był również w Tesco. I powiem Wam, że kosztował tylko 20 zł. Jeżeli chodzi o takie Mikołaje, to te Mikołaje w sklepach są naprawdę dosyć drogie. A tutaj taka niespodzianka 20 zł, to myślę, że dużo nie jest. I oczywiście bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba takie udekorowane miasteczko. Niestety te rzeczy są dosyć drogie. Ale myślę, że z czasem po prostu uzbieram sobie takie dekoracje i zrobię sobie właśnie takie miasteczko pod choinką. Domek kupiony jest w Homediu, też kosztował jakoś grosze, bo powiem Wam, że ja kupuję zawsze ozdoby na wyprzedażach i powiem Wam, że można kupić niektóre rzeczy za grosze. Ten przepiękny domek jest z Leclerca i powiem Wam, że w Leclercu są naprawdę przepiękne ozdoby i ten domek kosztował, o ile pamiętam dobrze, 30 zł na wyprzedaży, a takie domki chodzą w granicach 60 zł, 70 zł. Także naprawdę, jeżeli ktoś ma Leclerca blisko, to sobie może po prostu tam pojechać i zawsze coś fajnego wybrać. Kolejną dekoracją też z Leclerca jest właśnie taki bałwan na psie na biegunach i też jakoś to grosze kosztowało, także myślę, że fajna taka ozdoba. Tutaj mam jeszcze jednego takiego Mikołaja, który jedzie na koniku również na biegunach i to jest ze sklepu Homediu, tak, ze sklepu Homediu i też jakoś grosze kosztował i z tego sklepu też mam takiego ptaszka, który trzyma głowę bałwana. Też jakoś to chyba około 3 zł chyba to dałam za to, więc myślę, że cena za taką figureczkę fajna. I stoi to wszystko na takiej macie, takiej podkładce z Biedronki. To są takie sanie z prezentami. To jest z filcu i też jakoś to grosze kosztowało. Następnie stoi moja przepiękna waza. Waza jest ręcznie malowana i ja kupiłam cały zestaw, łącznie z talerzami, z imbrykiem i z mlecznikiem, także bardzo dużo rzeczy dałam, nawet za to sporo, bo dałam go 1000 zł za to wszystko, ale powiem Wam, że naprawdę warte swojej ceny, cieszy oko i powiem Wam, że naprawdę jest pięknie, pięknie to zrobione. To jest oczywiście ręcznie malowane wszystko. Każdy detal, każdy szczegół, no przepiękna rzecz po prostu. Następnie stoi sobie taka latarynka bałwanek i to kupione było w Praktikerze bodajże jakiś czas temu. To powinno świecić, ale ze względu na to, że to są dołączone do tego takie baterie zegarkowe, no to jest jednak problem z tym. No i tutaj zdjęcie mojej siostrzenicy Wiktorii. No i tutaj przechodzimy do bardziej takiej zabawkowej dekoracji i powiem Wam, że to też fajne jest. Niestety ta część druga już się nie rusza, ale mam nadzieję, że się może nareperuje. Następną dekoracją jest wyszywany przeze mnie
obrazek świętego Mikołaja z prezentami. Bardzo, bardzo, bardzo mi to długo czasu zajęło, ale powiem Wam, że naprawdę warto. Warto i no mi się bardzo podoba, bardzo. I powiem Wam, że chyba w tym roku też, no w tym roku na pewno nie zdążę, bo to zajęło mi chyba 3 miesiące chyba, z tego co pamiętam, ale na przyszły rok powinnam już coś nowego wyszyć. I tutaj mamy następną choineczkę. I tutaj stoi taki zwykły Mikołaj, powiem Wam, że włączać go nie będę, bo tak piszczy, że po prostu nie da się wytrzymać. Stoi, bo stoi. No i świeci sobie tutaj lampeczka z Biedroneczki, powiem Wam, naprawdę przepiękna. Jeżeli się zgasi światło, to po prostu daje taki narzut na ścianę, no bardzo fajne, fajnie to wygląda i też jakoś dużo to nie kosztowało. Ta lampeczka, no i tutaj stoi sobie taki Mikołaj, Mikołaj, świeczuszka się z tyłu pali. Pali się. Tutaj za bardzo nie widać. O, tak widać. No, w każdym bądź razie też bardzo fajne takie, taka pierdłeczka. No i to wszystko na dzisiaj. Tak wygląda moja komoda. W innych troszeczkę odcieniach niż w salonie mam srebrno-niebiesko, tutaj mam zielono-czerwono. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Pa!